Kowalscy od kuchni. W poprzednim odcinku. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że firma nie będzie zarabiać, no będzie generować tylko koszty, no to co innego pozostanie, tak? Mama pójdzie na emeryturę, a ja będę szukał jakiegoś innego zajęcia. Następnego dnia po kolacji rybnej powiat, w którym kowalscy prowadzą działalność, trafia do żółtej strefy. Obostrzenia nie dotyczą co prawda bezpośrednio lokali gastronomicznych, ale szalejący wirus sieje panikę skutecznie, odstraszając gości. No widać gdzieś to takie poczucie tej beznadziei, że obojętnie jakie w tej chwili działania by się podjęło, to tak to będzie jakieś no... Marginalna pomoc w tym wszystkim, nie? Podjąłem pewne decyzje po prostu, no i... W drodze do pracy Adam otwiera się przed nami. Ciągniemy go za język i pytamy, była jakaś propozycja pracy? Nie ukrywam. Pojawiła się w moim przypadku oferta pracy. Polegająca właściwie na powrocie do tego, czym się wcześniej zajmowałem, czyli nadzorowanie budowy. Na dzień dzisiejszy taką decyzję podjąłem i trzymamy się tego i będziemy próbowali wdrożyć jakieś działania, nie wiem, pomysły, cokolwiek, żeby jakąś tą naszą firmę pobudzić, no i zobaczymy jak to dalej, co tam się dalej będzie dziać, nie? Uff, nie ma jak u mamy. Adam kiedyś śmiał się z memów, w których przedstawiano Pablo Escobara czekającego. Dziś sam czeka na gości. Choć lokal świeci w tygodniu pustkami i panuje w nim absolutny reżim sanitarny, to kowalscy nie poddają się tak łatwo. W końcu są jak karaluchy. Ale gdy przychodzi pismo z urzędową pieczęcią, to nogi im się uginają. Lido Catering Antonin, Polska, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości 400 zł za pierwszy 10-letni okres ochrony. A ty, Adamie, żeś to opłacił już? Na szczęście szybko okazuje się, że to długo wyczekiwana przesyłka. Urząd Patentowy RP udziela prawa ochronnego dla przedmiotowego znaku towarowego dla następujących towarów lub usług objętych. Pomysł generalnie sam się gdzieś na tym nasunął, z tego względu, że połączyliśmy dwie rzeczy. Połączyliśmy karpia i kapuśniaka i w zasadzie dokładając jedną literkę do kapuśniaka otrzymuję właśnie połączenie tego. Sprawdziłem, czy gdzieś ktoś zarejestrował taką nazwę, no nie, no i co najstwierdziliśmy, że skoro ją wymyśliliśmy, no to sobie ją opatentujemy i będziemy tak nazywać naszą mistrzowską zupkę. Fajny pomysł. Powiedzmy, kwaśnica z Doliny Baleczy. Mistrzowską zupkę dodajmy z tytułem Mistrza Karpia 2019. Pierwsze miejsce dla restauracji Lido. Zadanie kapuśniak karpie.
troszeczkę, ja byłam troszeczkę zawiedziona tym, że z zupą pojedziemy na konkurs, że stać jest na coś więcej, no a tu zupa. No a jednak się okazało, że przygotowanie tej zupy i smakowość i dobieranie składników, no spodobało się bardzo jury konkursowemu, no i z tego się bardzo cieszyliśmy. Danuta zapomniała powiedzieć, że karpuśniak był oceniany przez profesjonalne jury. Nie wspomniała także, że w sukcesie podczas konkursu pomógł zmysł smaku Adama. Diabeł tkwi w szczegółach i niektórych produktów nie da się zastąpić. Ja po prostu przyprawiając tą zupę użyłam miodu, który miałam pod rękę. No, nie był to może jakiejś pierwszej klasy ten miód czy cokolwiek, ale miód, no, jedziemy. Doprawiamy, no ale niestety Adam stwierdził, że to nie ten smak, który był na kolacji rybnej tej zupy, no i bo to było akurat przy przygotowaniu do tej zupki do konkursu. No i mamo, niestety musisz to zmienić, bo to nie jest ten smak, który był. Także tutaj wyczułam, że Adam ma niesamowity smak, smak potraw, także no nieraz muszę się naprawdę uginać przed nim. Karpuśniak hitem Lido w sezonie letnim 2021? Najpierw trzeba jednak do lata dotrwać. Ja niestety jestem pod tym względem pesymistą i wydaje mi się, że to dopiero gdzieś tak przyjdzie z pierwszymi promieniami wiosennymi, czyli gdzieś w okolice marca. No. Dopóki czy jak restauracje działały i tak dalej, no to jakieś liczba tych przypadków była stabilna, tak? No powiedzmy, dopiero się coś zaczęło dziać, jak zostały otwarte szkoły. No. To będzie długa zima. Adam ma nie tylko zmysł smaku, co potwierdził już doprawiając karpuśniak, ale także pewne umiejętności kulinarne. Jak sam twierdzi, w przypalaniu herbaty, ale nie tylko. Po emisji ostatniego odcinka pojawił się w sieci komentarz wyzywający Adama do challenge'u. Darku, zrobiłeś mi challenge'a z jajkiem, także podejmuję wyzwanie i kręcimy na raz. Obojętnie co się stanie, nie robimy próby jeszcze drugiej. Co, zaliczone? No ba, antoniński Gordon Ramsay nam tutaj rośnie. Rośnie także napięcie, bo za moment planowana jest konferencja premiera RP Mateusza Morawieckiego. Albo głębszy, głęboki lockdown, zamknięcie bardzo wielu dziedzin życia gospodarczego. Danuta i Adam spodziewają się najgorszego. Kolejne ograniczenie dotyczy działalności gastronomicznej. Wszystkie tego typu firmy, przedsiębiorstwa nie będą mogły prowadzić działalności tak jak do tej pory. Będą mogły organizować jedynie pożywienie na wynos, dania na wynos i to obostrzenie na razie jest zaplanowane na 2 tygodnie. Płakać, prosić Boga o psychikę. Że chciałby coś sensownego powiedzieć, ale... Nie ma sił, nie ma nadziei. Masakra jakaś. Drugi w tym roku lockdown kowalscy przyjęli o dziwo z pokorą.
od razu zaczęli funkcjonować na wynos. I widać, że ta strategia, wypracowana już wiosną, przynosi efekty. Muszą zadziać się jednak dwa podstawowe warunki. Musi to być weekend, najlepiej niedziela i piękna pogoda. Wtedy klient się pojawia i wtedy można nadrobić zaległości z tygodnia. A u Radziwiłłów jesień w pełni. Jedna pogodna niedziela daje nadzieję na to, że jeszcze może być dobrze. W lockdownie Adam znajduje sobie zajęcie i widać, że się spełnia. To udzieli wywiadu dla lokalnej telewizji. Obserwujemy sytuację, jak się rozwija, czy tych przypadków jest mniej, czy się stabilizuje. No. To pobaraszkuje i popromuje Lido w social mediach. Nie dajemy sobie zapomnieć social media i wokół tego te wszystkie działania się gdzieś tam dzieją. To znów zmieni się w testera nowości. Sporo klientów pytało się o nas o jakieś dania wegetariańskie. W sumie nawet nie mieliśmy w swojej ofercie żadnego burgera wegetariańskiego. No, stwierdziliśmy, że jakąś tam propozycję przygotujemy. No i tak na to się, o to się narodził boczniak, czyli burger z kotletem z boczniaka, cebuli, sera i fasoli czerwonej. No, powiem szczerze, że jak dla mnie, jako zadeklarowanego mięsożercy, no naprawdę fajnie to wyszło, jest ciekawy smaku. Nawet już się spotkałem z opiniami, że lepiej smakuje niż klasyczny burger wołowy.
Dzień w Dolinie Baryczy staje się coraz krótszy. Klienci niestety nie dobijają się do restauracji drzwiami i oknami. Ale Kowalscy wykorzystują ten czas na wspomnienia. Te ożywają, gdy Adam i Danuta przeglądają rodzinne albumy. Adam w ostatnim odcinku przyznał się, że miał traumę związaną z restauracją mamy. Nie dziwię się, że miał tą traumę, bo obserwując życie jakby teraz z perspektywy czasu, no cały czas człowiek był zajęty, pędził szybko do szkoły po dziecko, przywoził do firmy i w pewnym momencie nastąpił tej firmy przesyt, ale gdzieś jeszcze zaświtało w głowie, żeby zainspirować go czymś, no i poszło na sport. Nie miał zdolności muzykalnych po swoim tacie, niestety. Saksofon do dzisiaj jest zaplombowany po tacie. Próbowałam go zainspirować muzyką, no nie. Ale zainspirował się sportem. No i tutaj odkryłam dzięki panu włefiście, nieocenionemu panu Tomaszewskiemu, że można zainspirować go sportem, bo ma jakieś zdolności ku temu, no i poszłam w tym kierunku i też to przyniosło owoc, bo jakby nie było jakiejś zdobycze, w sporcie zdobywam. Okazuje się, że Adam skutecznie biegał nie tylko z dokumentami po budowie, ale także jako młokos po bieżni. Największy mój sukces sportowy to jest brązowy medal Mistrzostw Polski. Biegałem wtedy, reprezentowałem już barwy klubowe klubu AZS Zawoły Wrocław. Nie udało się w sztafecie właśnie wywalczyć brązowy medal. 4x100. To był taki trochę zespół Lucky Losers, bo każdy gdzieś tam albo zaliczył fast start, albo mu się nie powiodło w finałowym biegu. No i powiedzmy na prędce gdzieś tam ekipę zebraliśmy. No i jak widać, czasami trochę trzeba w życiu nie tylko są umiejętności ważne, ale też trochę szczęścia. Sport pomógł ci w biznesie? Dopytujemy. Sport dał mi to, że jednak trochę tych porażek sportowych się w życiu odniosło. Jednak one trochę to wszystko pomogło radzić sobie z przegranym, że tak naprawdę nie zawsze się wygrywa, a bardzo często też się przegrywa i gdzieś sobie radzenie w tym, że jednak jak coś tam się nie powodzi, no to trudno, trzeba jakoś tam się podnieść, oczepać i dalej próbować walczyć o swoje. Sport uczy pokory. No tak samo no niestety, no prowadzenie każdego biznesu też uczy pokory. Listopad daje się we znaki. Pandemia szaleje. Z dnia na dzień przypadków przybywa, a rząd wprowadza kolejne ograniczenia. Zakaz odwiedzania grobów zmarłych 1 listopada oraz niskie przychody potęgują negatywne emocje. Teraz przychodzi właśnie ta weryfikacja, tak? No bo wszystko fajnie było, jak firma była samograj, tak? Że praktycznie sama szła do przodu, wszystko się w samym działo. Teraz praktycznie diametralnie ta sytuacja się o 180 stopni obraca, no i trzeba sobie radzić gdzieś tam naprawdę w tej sytuacjach ciężkich, nie? No ogólnie jest trudno, bardzo trudno można powiedzieć. Tak było, zdecydowaliśmy, że od przyszłej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym. W najwyższym reżimie sanitarnym. Spotykaliśmy się z handlowcami z różnych branż. Byliśmy nakłaniani też przez inne branże, przez gastronomię, przez branżę wydarzeń kulturalnych, kina, teatry, ale także siłownie, fitness, żeby otworzyć te placówki usługowe, te placówki, które są dzisiaj zamknięte. Jednak idziemy za radą naszych epidemiologów i
zdecydowaliśmy się pozostawić zamknięte również w okresie przedświątecznym do 27 grudnia. Poinformujemy przed świętami, co dalej oczywiście zamknięte te placówki. Adam odbiera ponownie telefon z ofertą pracy. No witam, Bajzenko. Co tam? Myślę, że tak. A co tam macie właściwie do roboty? No, to wie pan, że tak będzie do doszkolenia pracownik. No, nie ma problemu, tam chętnie się można. No dobra, a to kiedy startujemy? No dobra, dobra. No, nie ma problemu. No to do zobaczenia. Czy pomogę o... Mają krótkie braki kadrowe, a akurat tam jest krótki termin, czy coś. Czy tam bym nie pomógł? Może akurat są więcej czasu wolnego roboty niż teraz w moim przypadku. No to... Chociaż coś, jakieś zajęcie będzie, zawsze coś tam pierwsze wpadnie, nie? No nie jest tragicznie. Ale też nie jest bardzo dobrze, no. Akurat sprawy tak się potoczyły, że rodzina się powiększa. Dowódcą praktycznie każdego się będzie liczył, nie? Powiem szczerze, człowiek chciałby coś powiedzieć, ale... beznadzieja jakaś wielka. Widać, jak ten gość przyjeżdża w tych celach służbowych, no to praktycznie każdy z nich korzysta z restauracji. W tej chwili, no co, zostaje serwis na wynos, serwis do pokoju, no to ja już miałem przynajmniej z dwa przypadki, że gości się pytali o możliwość jedzenia w restauracji, a jak było nie, że jedynie room service chodzi w grę, no to tak naprawdę odmawiali pobytu, że dla nich to jest bezcelowe, tak? No nie wiem, może czego szukać, że on faktycznie może któryś restaurator się nagnie i jednak obsłużyć w restaurację, no ciężko powiedzieć, no. Spójrzmy po prostu na to wszystko racjonalnie, tak? Jeżeli żadne z działań, w którym generuje nasza firma, nie generuje przychodu, no to trzeba by jakieś chyba poważniejsze decyzje podjąć. Ciąg dalszy w kolejnym odcinku programu Kowalscy od kuchni.